tym nagraniu wideo chciałbym omówić taką uniwersalną metodę, za pomocą której można rozwiązywać dowolne równania trygonometryczne, to znaczy takie, które zawierają w sobie sinusy x, kosinusy x, tangensy czy też kotangensy z x. No i właśnie za pomocą tej metody, którą Wam za chwilę zaprezentuję, możecie sobie poradzić z dowolnym równaniem trygonometrycznym. Ja tutaj napisałem takie konkretne równanie trygonometryczne, właśnie na przykładzie którego omówimy sobie wszystkie najważniejsze elementy, które trzeba umieć stosować, aby sobie radzić z tego typu równaniami. To równanie jest dosyć skomplikowane, zazwyczaj nie ma aż tak skomplikowanych równań. Tutaj widzimy, że pojawia się zarówno sinus i to 2x, kosinus, jeszcze tangens, czyli sporo różnych funkcji trygonometrycznych. Zazwyczaj równania trygonometryczne są prostsze, jednak ja specjalnie ułożyłem to takie trudniejsze, aby zawrzeć w nim wszystkie najistotniejsze elementy, takie najbardziej typowe sytuacje, jakie pojawiają się właśnie w równaniach trygonometrycznych i z którymi powinniśmy umieć sobie radzić. Wszystko będzie zatem pokazane na przykładzie tego jednego złożonego przykładu. Generalnie taka ogólna idea rozwiązywania równań trygonometrycznych jest taka, że na początku wszystkie wyrażenia, jeżeli stoją po lewej i po prawej stronie tego równania, przenosimy na lewą stronę, a następnie to wyrażenie, które będzie stało po lewej stronie, my do niego za chwilę jeszcze dorzucimy tą dwójkę, która tutaj stoi po prawej, przeniesiemy ją oczywiście ze zmianą znaku na lewą stronę, no i takie całe wyrażenie po lewej stronie będziemy przekształcali tak długo, aż nie otrzymamy postaci iloczynowej, czyli iloczyn kilku nawiasów równa się 0. Jak już dojdziemy do takiej postaci, to wówczas zamienimy sobie to jedno skomplikowane równanie trygonometryczne na dwa prostsze albo na więcej prostszych równań. No i każde rozwiążemy z osobna. Gdy już to zrobimy, gdy już będziemy mieli załatwioną tą pierwszą część, to znaczy uprościmy sobie to wyrażenie po lewej stronie, zamienimy ją na postać iloczynową i rozbijemy sobie je na kilka prostszych przypadków, to wówczas trzeba będzie przejść do drugiej części i narysować wykresy sinusa i prawdopodobnie kosinusa x albo jednej z tych funkcji, jeżeli uda się nam przekształcić to wyrażenie tylko do jednej funkcji trygonometrycznej i z wykresu odczytać rozwiązanie. Czyli mamy tak jakby dwa etapy. Przekształcenie wyrażenia trygonometrycznego, w którym to będziemy musieli stosować różne wzory trygonometryczne, na przykład na sinus podwojonego kąta, czasami na jedynkę trygonometryczną, na tangens x, także trzeba znać wzory trygonometryczne, albo przynajmniej umieć je stosować, są zawsze podane w tablicach maturalnych, no i gdy już przekształcimy to wyrażenie, no to wówczas musimy umieć narysować dokładny wykres sinusa, czy też kosinusa, bardzo rzadko zdarzają się równania trygonometryczne, w których występuje sam tangens, jednak jeżeli takie się pojawi, no to wówczas rysujemy po prostu wykres tangensa i z wykresu odczytujemy również rozwiązanie, czyli przekształcamy to wyrażenie, upraszczamy, to jest pierwszy krok, a drugi krok rysujemy wykres odpowiedniej funkcji trygonometrycznej i z niego odczytujemy rozwiązanie. Przystąpmy zatem do pierwszej części, uprośćmy to wyrażenie, które stoi po lewej stronie, plus jeszcze ta dwójka z prawej strony. Od razu na początku warto zadbać o to, aby w naszym wyrażeniu pojawiały się sinusy, kosinusy i tangensy tej samej niewiadomej, czyli najlepiej x. W związku z tym, jeżeli pojawia się gdzieś sinus 2x, kosinus 2x, tangens 2x, no to warto sobie zamienić taki sinus 2x wzorem trygonometrycznym na takie wyrażenie, w którym będą występowały tylko sinusy, kosinusy czy też tangensy z samego x. Tutaj stosujemy znany wzór, który mówi, że sinus 2x to jest inaczej 2 sinus x kosinus x. Resztę przypisujemy na razie bez zmian. Kosinus x plus 5 drugich, zamknąć nawias, plus dalej. Mamy tutaj iloczyn 2 razy kosinus x razy tangens x to 2 kosinusy x razy i tangens x zamieniamy od razu ze wzoru na tangens, że to jest sinus x przez kosinus x. Zawsze warto to zrobić od razu, jeśli to jest tylko możliwe, jeżeli nasze równanie trygonometryczne nie zawiera samych tangensów, tylko oprócz tangensa jest jeszcze sinus bądź też kosinus, to zawsze tangens zamieniamy sobie na sinus przez kosinus. W ten sposób pozbywamy się tak jakby jednej niewiadomej tangensa. Co więcej, w tym przypadku widzimy, że szczęśliwie się tak składa, że te kosinusy nam się tutaj skrócą i zamiast tego wyrażenia otrzymamy po prostu 2 sinusy x, czyli już pewne uproszczenie tutaj poczyniliśmy. Piszemy dalej, minus i w tym miejscu chyba możemy od razu wymnożyć te nawiasy, znaczy kosinus x z tym nawiasem, czyli będziemy mieli minus 2
cosinus x razy cosinus x to będzie cosinus kwadrat x i jeszcze minus 5 cosinusów x i jeszcze ta dwójka z prawej strony, czyli będzie minus 2 równa się 0. No i popatrzmy, co my tu mamy. Tu nam się troszkę zredukowało. Mamy tu jeszcze jeden nawias, który również warto wymnożyć. Widzimy, że wówczas pojawi się nam z tego iloczynu także cosinus kwadrat x, który już tutaj jest w jednym miejscu. Czyli wygląda to dosyć obiecująco. Na pewno wymnażamy, żeby mieć po prostu taką postać ogólną, prostych wyrażeń trygonometrycznych, już bez nawiasów. I zobaczymy, co się z tym dalej potem da zrobić. Czyli wymnażamy. Z 2 sinus x cosinus x razy cosinus x to będzie 2 sinus x cosinus kwadrat x plus dalej 2 razy 5 drugich, dwójki się skrócą, czyli zostanie po prostu 5 sinusów x cosinusów x plus dalej mamy, tutaj zostaje 2 sinus x i dalej przypisujemy na razie bez zmian minus 2 cosinus kwadrat x minus 5 cosinus x minus 2 równa się 0. No i pierwszą istotną część rozwiązania mamy za sobą, tak jakby pierwszą połówkę pierwszej części, tak jak ja wcześniej mówiłem, że są dwie części. Rozwiązanie, uproszczenie tego wyrażenia trygonometrycznego, a potem narysowanie wykresu, no to z tej pierwszej części już pierwszy fragment mamy zrobiony, mianowicie pozbyliśmy się sinusa podwojonego kąta i tangensa. Zostały nam same sinusy i kosinusy x i to już jest całkiem niezła sytuacja, zwłaszcza, że teraz możemy zauważyć, że zarówno pierwsze trzy wyrazy mają w sobie dwójkę, piątkę i dwójkę, jak i kolejne trzy także mają dwójkę, piątkę i dwójkę. W związku z tym możemy podejrzewać, że jak coś tutaj wyciągniemy przed nawias z pierwszych trzech wyrazów i z kolejnych trzech, no to wówczas w tych nawiasach zostanie nam to samo. I dzięki temu będziemy mogli sobie zamienić to wyrażenie na postać iloczynową. Spróbujmy zatem wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias z pierwszych trzech wyrażeń, a tym wspólnym czynnikiem jest oczywiście sinus x. Czyli wyciągamy przed nawias sinus x, to jest kolejna operacja, którą często warto stosować, nie tylko w równaniach trygonometrycznych, ogólnie w każdym równaniu, czy też na przykład wielomianowym, wyciąganie przed nawias często właśnie prowadzi do uzyskania postaci iloczynowej, która jest dużo korzystniejsza od takiej postaci ogólnej. Czyli, co będziemy mieli w nawiasie? W nawiasie zostanie 2 cosinus kwadrat x plus dalej, z tego wyrażenia zostanie 5 cosinusów x, a stąd zostanie po prostu plus 2, zamknąć nawias. Z kolejnych trzech wyrażeń nic nie możemy wyciągnąć przed nawias, czyli po prostu sobie napiszemy minus, otworzymy nawias, tak jakby minus 1 wyciągamy przed nawias, no i w nawiasie zostanie nam to samo wyrażenie, tylko wszędzie będą plusy, czyli będą 2 kosinusy kwadrat x plus dalej 5 kosinusów x i jeszcze plus 2, zamknąć nawias, równa się 0. No i dokładnie o to nam chodziło, aby w dwóch nawiasach powstało to samo wyrażenie. Dzięki temu możemy teraz ten nawias, 1, napisać sobie na początku naszego wyrażenia, czyli piszemy 2 kosinus kwadrat x plus 5 kosinusów x plus 2, zamykamy nawias i otwieramy drugi nawias i piszemy, co zostało z tego wyrażenia. Został sam sinus x, minus, z tego wyrażenia zostaje tylko minus 1. Zamknąć nawias równa się 0. No i w tym momencie praktycznie rzecz biorąc zakończyliśmy ten pierwszy główny krok naszego rozwiązania. Zamieniliśmy sobie tą taką nieprzyjemną postać na postać iloczynową, z której teraz możemy sobie rozbić to równanie, czyli tak de facto to nasze wyjściowe równanie, na dwa prostsze równania. Mianowicie iloczyn dwóch nawiasów równa się 0, jeżeli któryś z tych nawiasów jest równy 0, czyli albo gdy to wyrażenie się zeruje, albo też gdy to wyrażenie się zeruje. Czyli mamy pierwszy przypadek, to wyrażenie równe 0. Napiszmy sobie 2 kosinusy kwadrat x plus 5 kosinusów x plus 2 równa się 0, lub też drugi przypadek, gdy sinus x minus 1 równa się 0.
Widzimy, że ten drugi przypadek jest dużo prostszy. Z niego od razu widać, że sinus x musi być równy 1, czyli mamy bardzo proste równanie trygonometryczne, można powiedzieć wręcz elementarne, które za chwilę odczytamy z wykresu, to znaczy odczytamy x, dla których sinus x jest równy 1 właśnie z wykresu. Zanim jednak to również do takiej bardzo prostej postaci przekształcimy sobie to równanie trygonometryczne, w którym występuje już tylko sam kosinus x. Tutaj w pierwszej potędze, tutaj w drugiej, czyli mamy tak jakby takie typowe równanie kwadratowe, w której naszą niewiadomą jest kosinus x. Żeby to nie wyglądało tak groźnie, to możemy nawet tutaj sobie spokojnie zastosować podstawienie, napisać, że t równa się kosinus x, że tak sobie zakładamy, przyjmujemy, oznaczamy przez t właśnie kosinus x, no i teraz to nasze równanie trygonometryczne wygląda po prostu w ten sposób, 2t kwadrat plus 5t plus 2 równa się 0. Czyli mamy takie typowe już równanie kwadratowe do rozwiązania. Oczywiście rozwiązujemy je licząc deltę. W tym przypadku chyba inaczej byłoby trudno, ponieważ te współczynniki są takie mało przyjemne. Najszybciej zatem pójdzie deltą. Delta jest równa b kwadrat, 5 do kwadratu 25, minus 4 razy 2 razy 2, czyli minus 16. Zatem delta jest równa 9. Pierwiastek z delty 3, czyli liczymy T1 i T2, T1 to się równa minus B, czyli minus 5, minus pierwiastek z delta, czyli minus 3, na 2A, 2 razy 2 to jest 4, to się równa minus 8 podzielić na 4 to jest minus 2, no i jeszcze drugie rozwiązanie, T2, to się równa minus 5, tym razem plus 3 podzielić na 4, to się równa minus 2 na 4, to będzie minus 1 druga. Czyli z tego pierwszego rozwiązania mamy, że nasz kosinus x może być równy minus 2 i z tego drugiego rozwiązania mamy, że kosinus x może być równy minus 1 druga. Czyli tak jakby mamy trzy przypadki. To nasze równanie trygonometryczne, to takie skomplikowane, które mieliśmy na początku, rozbiliśmy sobie na trzy proste równania. Mianowicie sinus x równa się 1, kosinus x równa się minus 2 i kosinus x równa się minus 1 druga. W tym momencie rozwiązania każdego z tych trzech równań odczytamy za chwilę z wykresu. Rozwiązanie tego równania odczytamy z wykresu sinusa, a rozwiązania tych dwóch odczytamy z wykresu kosinusa. Zanim to jednak zrobimy, to możemy się chwilę zastanowić, czy przypadkiem któreś z tych trzech rozwiązań nie odpada nam w ogóle z takich oczywistych założeń, mianowicie sinus i kosinus muszą przyjmować wartości z przedziału minus 1, 1. W związku z tym to równanie kosinus x równa się minus 2 jest sprzeczne. Kosinus nie może być równy minus 2, czyli tutaj możemy napisać sobie równanie sprzeczne, nie ma rozwiązań, zatem ograniczymy się do rozwiązania, do znalezienia rozwiązań tych dwóch równań. Sinus x równa się 1 oraz sinus x równa się minus 1 druga. No i w tym momencie już tak naprawdę zakończyliśmy pierwszy główny krok naszego rozwiązania. Przekształciliśmy sobie nasze skomplikowane początkowe równanie do dwóch prostych równań. Wypiszmy sobie jeszcze te dwa równania tutaj dla czytelności. Napiszmy, że sinus x równa się 1. To jest jedno rozwiązanie, jedno równanie, które musimy teraz rozwiązać, aby otrzymać wynik do naszego zadania, lub też drugie równanie, mianowicie, że kosinus x jest równy minus 1 druga. No i teraz tak, rozwiązania każdego z tych dwóch równań, rozwiązanie każdego z tych dwóch równań znajdziemy po prostu na wykresie. To na wykresie sinusa, a rozwiązanie tego równania na wykresie kosinusa. Czyli musimy teraz narysować wykresy tych dwóch funkcji trygonometrycznych. Zacznijmy od sinusa. Tutaj bardzo ważna rzecz, mianowicie wykres sinusa rysujemy zawsze na kratkach w jeden dobry, sprawdzony sposób, który teraz tutaj przypomnę. Mianowicie rysujemy na początku oczywiście układ współrzędnych, oś y i oś x. I teraz na osi y, może podpiszmy jeszcze te osie, żeby było oś x i y, na osi y zaznaczamy od razu przedział wartości, jakie może przyjmować sinus, a może on przyjmować wartości od minus 1 do 1, za jedną jednostkę przyjmujemy w tym przypadku dwie kratki, natomiast na osi poziomej będziemy rysowali, będziemy zaznaczali stopnie. Jedna kratka na osi poziomej, na osi x to będzie pi
szóstych, czyli inaczej mówiąc 30 stopni. Przypomnijmy sobie, może jeszcze gdzieś na marginesie przypomnę, że pi szóstych w radianach to jest to samo co 30 stopni. Także jak ktoś bardzo chce, no to może ewentualnie podpisywać te kratki, że mają kolejno 30 stopni, 60, 90, 120 i tak dalej, ale zazwyczaj przyjmuje się tą notację w radianach, czyli z literką pi. No i ja taką też się będę tutaj posługiwał. Skoro jedna kratka to pi szóstych, to 3 kratki to jest pi pół, a 6 kratek to 6 szóstych pi, czyli tutaj mamy po prostu pi. I dalej tu mamy 3 drugie pi, może też zaznaczę, i na końcu 2 pi. Najważniejszy jest właśnie ten przedział, począwszy od 0 aż do 2 pi, ponieważ to jest okres sinusa. No i teraz, gdy mamy już tak ładnie podpisane osie, to w tym układzie rysujemy dokładny wykres sinusa. Mianowicie, sinus przechodzi przez początek układów współrzędnych, następnie przez ten punkt kratowy, następnie tutaj osiąga wartość 1 i ta sytuacja, te trzy kropki, które tutaj narysowaliśmy, będą się teraz powtarzały. Tu w dół, potem tu w dół i tutaj w górę. Czyli tak samo jak tu zaznaczyliśmy punkt, przez który przechodzi sinus, tak samo tu zaznaczamy. Dalej w tym miejscu, o, i w tym miejscu. No i to są kropki, przez które teraz możemy pociągnąć naszą falkę, czyli naszego sinusa. Ważne jest właśnie to, żeby te punkty, to są najistotniejsze punkty w naszym sinusie, dokładnie zaznaczyć, ponieważ z nich za chwilę od razu bezpośrednio odczytamy sobie rozwiązanie tego równania. Jeszcze tylko wspomnę, że sinus oczywiście nie kończy się na tym fragmencie od 0 do 2 pi, on się ciągnie tak samo w kierunku minus nieskończoności, czyli w lewo, i w kierunku plus nieskończoności, czyli w prawo. Dalej idzie dokładnie tak samo, czyli gdybyśmy chcieli go dalej narysować, to o, kropki byłyby w tych miejscach, no i taka falka by sobie szła w tą stronę, a w tą stronę oczywiście wykres by wyglądał w ten sposób. Zazwyczaj jednak wystarczy narysować jeden pełny okres od 0 do 2 pi i z niego odczytać rozwiązanie. No i teraz może jeszcze trochę przewinę, żebyśmy dobrze wszystko widzieli, mogli tutaj napisać rozwiązanie. Teraz z tego wykresu właśnie odczytamy, kiedy sinus x jest równy 1. Wezmę może inny kolor, żeby było dobrze widać. No i patrzymy na ten przedział od 0 do 2 pi. Wartość 1 sinus osiąga tylko i wyłącznie w tym miejscu i to jest argument x po prostu 3 szóste pi, czyli możemy napisać pi pół. Dla pi pół sinus x, czyli sinus pi pół jest równy 1. Zatem to jest jedno jedyne rozwiązanie w tym okresie, od 0 do, w tym przedziale od 0 do 2 pi dla tego równania trygonometrycznego. Czyli możemy napisać po prostu, że x jest równy pi pół. No i to jest jedyne rozwiązanie. Oczywiście w tym przedziale od 0 do 2 pi. No i teraz kolejna ważna rzecz. Jeżeli w naszym zadaniu jest powiedziane, że x ma należeć do przedziału od 0 do 2 pi, to to jest jedyne rozwiązanie. Jednak jeżeli nie ma takiego założenia, to widzimy dobrze, nawet na tym fragmencie wykresu, który ja tu narysowałem, że równie dobrze sinus x przyjmuje wartość 1 w tym miejscu. Jaka to jest liczba? No oczywiście pi pół. Pi pół plus jeszcze 2 pi. Po prostu dodajemy okres sinusa do tego rozwiązania i otrzymujemy kolejne rozwiązanie. Tak samo kolejne byłoby tu, tu i tak samo w lewą stronę. Mamy nieskończenie wiele rozwiązań tego równania trygonometrycznego, po prostu pi pół powtarzane co okres, co 2 pi. Żeby to jakoś zapisać, to wystarczy, że w tym miejscu do tego rozwiązania dopiszemy pi pół plus 2 k pi. I napiszemy, że k należy do liczb całkowitych. To jest pełne rozwiązanie tego prościutkiego równania trygonometrycznego. X równa się pi pół plus 2 k pi i k należy do liczb całkowitych. W ten sposób po prostu uwzględniliśmy ten okres 2 pi, co który sinus przyjmuje to rozwiązanie, przyjmuje tą wartość równą 1. No i to jest pierwsze rozwiązanie naszego równania trygonometrycznego, także możemy je sobie podkreślić. No i drugie teraz, czy też kolejne rozwiązania znajdziemy, rozwiązując to równanie trygonometryczne, z cosinus x równa się minus 1 druga, tak samo z wykresu. Czyli podobnie jak poprzednio, rysujemy układ współrzędnych,
Również warto to zrobić jak najdokładniej, podobnie jak w przypadku sinusa. Dokładnie w ten sam sposób oznaczamy sobie wartości na osi y. Minus 1, 1, ponieważ kosinus przyjmuje wartości tylko w tym przedziale. No i również naszą jednostką na osi x będzie pi szóstych, czyli tu mamy pi pół, dalej w tym miejscu będzie pi, kolejne trzy kratki tutaj i kolejne trzy kratki 2 pi. No i na tym okresie, na tym przedziale od 0 do 2 pi narysujemy sobie kosinusa. Kosinus wygląda tak samo jak sinus, tylko zaczyna się o tutaj w jedynce. No i dalej siłą rzeczy musi lecieć przez o kolejno te punkty. Raz, dwa, o, kończy się tutaj. No i my teraz połączymy je, otrzymując właśnie wykres kosinusa. No i z tego wykresu za momencik odczytamy rozwiązania. Dalej, gdybyśmy chcieli pociągnąć ten wykres, to podobnie jak w przypadku sinusa, powtarzamy ten schemat, czyli tutaj punkcik, tutaj, tu powstaje hopka, o, i to sobie jakoś tam dalej leci. I tak samo w lewą stronę, również moglibyśmy tutaj pociągnąć tego kosinusa, o, dokładnie w ten sposób. Nam jednak wystarczy przedział od 0 do 2 pi i w nim znajdziemy te takie elementarne, podstawowe rozwiązania, tak jak pi pół dla sinusa w przypadku tego równania. No i potem ewentualnie dodamy to plus 2k pi do każdego rozwiązania, aby uwzględnić okres kosinusa. Czyli co my teraz robimy? Szukamy, gdzie kosinus x przyjmuje wartość minus 1 druga. Minus 1 druga jest w tym miejscu, podpiszmy sobie, minus 1 druga, no i widzimy, że kosinus przyjmuje taką wartość w tym punkcie, jaki to jest argument x, liczymy kratki, raz, dwa, trzy, po czterech kratkach, czyli tu mamy 4 szóste pi, no i liczymy dalej, gdzie jeszcze przyjmuje wartość minus 1 druga, to jest ten punkcik w tym miejscu, jaka tu jest wartość argumentu, tu były 4 kratki, 5, 6, 7, 8 kratek, czyli 8 szóstych pi. Dla takich dwóch x-ów, dla x równego 4 szóste pi i dla x równego 8 szóstych pi, kosinus przyjmuje wartość minus 1 druga. No i to są rozwiązania tego równania trygonometrycznego. Możemy zatem zapisać, że x może być równe 4 szóste pi i od razu uwzględnimy okres, napiszmy plus 2k pi, lub też x może być równy, i piszemy tą wartość, 8 szóstych pi plus 2k pi. Oczywiście te ułamki można skrócić, nawet wypadałoby to zrobić, dlatego jeszcze napiszę pod spodem jeszcze raz to rozwiązanie. Tutaj mamy po prostu 2 trzecie pi, ja to tak napiszę, 2 trzecie pi plus 2k pi, lub też x równa się, i ten ułamek także skracamy przez 2, 4 trzecie pi plus 2 kpi. No i to jest kolejne rozwiązanie, to znaczy pierwsze rozwiązanie tego równania trygonometrycznego, to jest drugie rozwiązanie również tego równania trygonometrycznego, natomiast te trzy podkreślone rozwiązania są rozwiązaniami naszego wyjściowego równania trygonometrycznego, o, czyli dokładnie tego. Zatem powtórzmy jeszcze raz, co musimy umieć, żeby rozwiązywać dowolne równanie trygonometryczne. Przede wszystkim musimy znać, bądź też umieć korzystać ze wzorów trygonometrycznych na sinusy, kosinusy, tangensy podwojonych kątów, znać jedynkę trygonometryczną, także może się przydać, no i wzór na tangens. Gdy znamy te wzory, to przekształcamy dane równanie trygonometryczne tak długo, aż nie otrzymamy prostszej postaci, najlepiej postaci iloczynowej, bądź też postaci takiej kwadratowej, w której naszą niewiadomą będzie już tak jakby jedna funkcja trygonometryczna, albo sinus x, albo kosinus x. Jeżeli otrzymamy po prostu taką postać, no to wówczas podstawiamy sobie pod sinusa, czy też pod kosinusa, tak jak w tym przypadku literkę t, mamy równanie kwadratowe, rozwiązujemy je. Jeżeli delta by wyszła ujemna, to po prostu równanie nie ma rozwiązań. Jeżeli delta by wyszła równa 0, to mielibyśmy jedno rozwiązanie, a jak wychodzi delta większa od 0, to mamy dwa rozwiązania. Za każdym
razem, gdy delta jest nieujemna, to musimy dodatkowo sprawdzić, czy te rozwiązania, które nam wyszły, należą do dziedziny, czyli do przydziału minus 1, 1, ponieważ zarówno cosinus, jak i sinus, tak jak to zresztą widać na wykresie, muszą należeć do przydziału od minus 1 do 1. Czyli tak jak my tutaj słusznie zauważyliśmy od razu na początku, że cosinus x równa się minus 2, to jest równanie sprzeczne, minus dwójka nie może być wartością kosinusa. Gdybyśmy tego w tym momencie nie zauważyli, to po prostu tu rozwiązując to, odczytując rozwiązania tego równania z wykresu, zauważylibyśmy, że minus dwójki, która jest osiągana, o tutaj, w tym miejscu, tu jest minus 2 na osi y, kosinus nigdzie nie przyjmuje takiej wartości. Wszędzie przyjmuje wartości z przydziału minus 1, 1, czyli w tym momencie zorientowalibyśmy się, że to równanie nie ma rozwiązań, czyli jest sprzeczne. Mam nadzieję, że w ten sposób pokazaliśmy sobie już wszystkie typowe sytuacje, jakie mogą się pojawić podczas rozwiązywania równań trygonometrycznych i od tej pory, ilekroć będziecie musieli zmierzyć się z tego typu równaniami, to nie będą one stanowiły dla Was większego problemu i będziecie sobie potrafili z nimi w miarę szybko i sprawnie radzić. Także to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, życzę powodzenia i do usłyszenia.